Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Jeszcze w trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się ustawą o radiofonii i telewizji. Projekt, który dotyczy stacji TVN, wciąż jest dyskutowany wewnątrz obozu władzy. Poprawkę zgłosiło Porozumienie Jarosława Gowina i to od niej uzależnia się poparcie ustawy. My od samego początku jako Porozumienie mówiliśmy, że tej ustawy w tym kształcie nie poprzemy. Nie chcemy, żeby Polska była krajem, gdzie jedyna narracja w mediach to narracja Jacka Kurskiego. Jeszcze trwają rozmowy w ramach również Zjednoczonej Prawicy i nic nie jest przesądzone i to jest wszystko, co my na ten temat dzisiaj powiemy. Bardzo często unika fakt, że już dzisiaj, w dzisiejszej ustawie o radiofonii i telewizji, w artykule 35 jest zapis ograniczający wysokość kapitału zagranicznego w mediach, które działają na podstawie koncesji, do 49%. Ten zapis istnieje od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rolnicy pod sztandarem Agrounii protestowali w województwie łódzkim. Kolumna ciągników blokowała ruch. Na miejscu pojawili się policjanci. Doszło do zamieszek. Agrounia spodziewała się około 150 ciągników. To jest wojna o wieś. Rolnicy, którzy wyszli na ulicę, przerwali żniwa. Manifestacje rozpoczęli w Strocku, w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim. Kolumna ciągników spowalniała ruch na drogach krajowych nr 12 i 91 oraz na drodze ekspresowej S8. W demonstracji udział mogło wziąć nawet 250 osób. Protestem dowodziła Agrounia i jej lider Michał Kołodziejczak. Zarzuty kierował w stronę polityków rządu. Najbardziej wystawił rolników właśnie ten rząd. Dlaczego? Bo oni nam obiecywali. Poprzedni nie mieliśmy złudzeń, nie obiecywali, nie mieliśmy czego się spodziewać. Ci mówili, że będzie inaczej. Michał Kołodziejczak mówił o nieudolnej opozycji, która nie ma programu dla polskiej wsi. Premierowi wytykał z kolei, że zajmuje się dużymi, dofinansowanymi przedsiębiorstwami rolnymi, a nie ma czasu dla małych gospodarstw. Emocje wśród protestujących były ogromne. Obecność policji rolnicy odczytali jako prowokację. Bierz ten wóz! Bierz ten wóz! Policja użyła gazu łzawiącego m.in. wobec lidera Agrounii. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, choć działalność Agrounii odbiera jako próbę budowania kapitału politycznego. To znajduje uzasadnienie dla protestu. Sytuacja ekonomiczna wielu rolników jest bardzo trudna. Jesteśmy krajem o ogromnej produkcji, również eksportujemy, a bardzo wielu polskich przetwórców nie jest zainteresowanych kupowaniem od polskich rolników, tylko sprowadzaniem tańszego, w różny sposób subwencjonowanego surowca. Rolnicy obawiają się też Zielonego Ładu. Unijne regulacje wymagają od nich nowych inwestycji, tak by podnosić m.in. dobrostan zwierząt. Jednak w ocenie Jana Krzysztofa Ardanowskiego Unia nie gwarantuje środków na to, by wytrzymać dodatkowe koszty produkcji rolno-spożywczej. Być może więcej środków do rolników trafi w ramach Polskiego Ładu, ale deklaracje rządu nie mogą zamknąć się jedynie na dofinansowaniu do paliwa, mówi były minister. Uważam, że te założenia Polskiego Ładu dla rolnictwa muszą być napisane na nowo. Tu nawet trudno jest tam coś poprawiać. Za dobrą monetę Jan Krzysztof Ardanowski uznał zapowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że powstanie osobny, specjalny program dla wsi w ramach Polskiego Ładu. Jednak takiej samej nadziei z tym wystąpieniem nie wiąże Agrounia. Doprowadzili do ruiny, a teraz oni chcą odbudowywać? To są żarty. Ci ludzie nie potrafią przyznać się do winy. W swoich zapowiedziach prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił, że rząd zajmie się m.in. problemami z ubezpieczeniem upraw. Wybitni sportowcy, lekkoatletka Ewa Kłobukowska i bokser Marian Kasprzyk zostali uhonorowani krzyżami komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. Podczas uroczystości w resorcie kultury obecny był tylko Marian Kasprzyk. Mistrzowi olimpijskiemu z Tokio z 1964 roku w boksie odznaczenie wręczył wicepremier Piotr Gliński. Z Ewą Kłobukowską polityk rozmawiał telefonicznie. Dziś dziękował obu wybitnym polskim sportowcom. Pokazujecie wzory, istotne, ważne wzory dla młodych adeptów sportu i w ogóle młodzieży polskiej do naśladowania w ich życiu, w ich dokonaniach sportowych, w karierze sportowej. Na legendzie Mariana Kasprzyka rosły kolejne pokolenia młodych bokserów.
zapisał się w historii i na zawsze będzie miał w niej swoje miejsce. Brakuje mi słów, no, bo to niespotykane jest. Dla mnie to jest niespotykane, że taki zaszczyt dostałem. Po kilkudziesięciu latach najważniejsza impreza sportowa na świecie wraca do Tokio i z cichą nadzieją powtórzenia olimpijskiego sukcesu, jaki odniósł Marian Kasprzyk, prezes PKO Andrzej Kraśnicki, oczekuje w przypadku obecnej reprezentacji Polski. Mam taką nadzieję, że Igrzyska 32. Olimpiady Tokio 2020 będą dla nas również wspaniałym przeżyciem i nawiążemy do tej historii 1964 roku. Ewa Kłobukowska i Marian Kasprzyk zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz krzewienia idei olimpijskiej. C2PM wystartował. To system, dzięki któremu będziemy mogli sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w naszej okolicy. Jest on dostępny całkowicie za darmo za pośrednictwem internetu. C2PM, czyli system informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne, realizowany jest przez Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z Kancelarią Premiera w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozwoli on sprawdzić zainteresowanym poziom natężenia pola elektromagnetycznego na terenie całego kraju. W systemie mamy dostępne w tej chwili informacje dotyczące stacji bazowych, dotyczące wyników pomiarów pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Są to liczby, czyli ilości zgromadzonych danych, powiedziałbym, że imponujące. Zostało do systemu w tej chwili wprowadzone ponad 602 tysiące, nazwijmy to, takich rekordów opisujących stacje bazowe. Wskazuje Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. Informacje te, jak dodaje, są dostępne dla każdego obywatela. W systemie znajdują się także sprawozdania z lat ubiegłych. Takich udostępnionych sprawozdań w systemie w tej chwili jest ponad 10 tysięcy. To oznacza, że pokryliśmy cały obszar Polski zbiorem ponad 223 tysięcy punktów pomiarowych. Od dziś wraz ze startem systemu operatorzy będą zobligowani przekazywać aktualne wyniki badań pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Tym samym zbiór danych będzie sukcesywnie wzrastał. Budżet projektu to 11 milionów złotych, a jego szczegóły dostępne są na stronie www.c2pm.gov.pl. Jeśli osoba głęboko uzależniona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą abstynencję. Zwraca uwagę w liście z okazji Miesiąca Trzeźwości ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Problem alkoholizmu w Polsce zatacza coraz szersze kręgi i dotyka coraz młodsze osoby. Rocznie z powodu nadużywania alkoholu traci życie niemal 20 tysięcy Polaków. Tylko w ubiegłym roku Polacy wydali na alkohol aż 39 miliardów złotych. Niestety także w naszej ojczyźnie z wielkim niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniejszym pokarmem stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarzanie prowadzi do śmierci. Czas pandemii jeszcze bardziej pogłębił problem. Wzrosła liczba nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz innych używek. Co roku Kościół w Polsce zachęca do podjęcia wyrzeczenia w intencji trzeźwości rodaków i dania świadectwa powstrzymania się od picia alkoholu. Jeśli osoba głęboko uzależniona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą abstynencję. Dla wielu jest to po prostu wybór między życiem a śmiercią. Bardzo dobrym miesiącem na wyjście z kryzysu jest sierpień, który zgodnie z decyzją polskich biskupów od 1984 roku jest miesiącem abstynencji. List z apelem o trzeźwość będzie czytany w kościołach 1 sierpnia. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.